Premia uznaniowa, a więc jak mam, to dam. A raczej dam wedle własnego uznania. Czy to na pewno tak działa? Porozmawiajmy o tym szerzej. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy spółkę. Strukturę podzieloną na poszczególne segmenty. Na czele każdego segmentu stoi kierownik. Mamy też regulamin wynagradzania, a w nim postanowienie, że zarząd może przyznać kierownikom premię uznaniową, że premia uznaniowa jest związana z oceną pracy oraz osiągniętymi wynikami podległego segmentu, że o przyznaniu premii uznaniowej oraz jej wysokości decyduje w każdym przypadku zarząd spółki, wydając odpowiednie rozporządzenie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o to, co jest na papierze. Jednocześnie od kilkunastu lat w spółce funkcjonuje tak zwany budżet premiowy, z którego kierownikom może być przyznana premia. No, może, ale nie musi. Wszak premia jest uznaniowa. Wysokość budżetu premiowego uzależniona jest od wyniku finansowego całej spółki i decyzji zarządu. Budżet może być też przeznaczony na inne rzeczy. Na przykład podzielony między pracowników produkcyjnych, przeznaczone na wyjazdy integracyjne czy na szkolenia. W spółce brak jest jasno spisanych zasad przyznawania i ustalania wysokości premii. Zasady takie przekazywane są jednak ustnie. Na początku roku każdy kierownik segmentu siada i ustala ze swoim przełożonym cele sprzedażowe na kolejny rok. Jeśli je zrealizuje, to znaczy na przykład osiągnie uzgodniony zysk, to ma powiedziane, że może liczyć na premię uznaniową. Z drugiej strony w spółce funkcjonują takie segmenty, które nigdy nie wypracowały zysku, a mimo to ich kierownikom wypłacane są premie. W końcu, co uznaniowe, to uznaniowe. I tak to sobie, szanowni państwo, było, aż do momentu, kiedy jeden z kierowników, nazwijmy go Tomasz Kowalski, cele zrealizował, a premii nie dostał. Dlaczego? Na skutek wewnętrznych rozliczeń spółka podjęła decyzję, że zysk wypracowany przez Tomasza Kowalskiego zostanie przesunięty na konta innych segmentów funkcjonujących w spółce. No, spółka mogła przecież tak zrobić, bo zgodnie z regulaminem wynagradzania premia ma charakter uznaniowy. Zarząd nie podjął decyzji o wypłacie premii Tomaszowi Kowalskiemu mimo realizacji budżetu, bo były inne potrzeby. I już. Tomasz Kowalski nie był jednak takim obrotem sprawy usatysfakcjonowany, no i trudno mu się dziwić. Na coś się umawiał, co prawda w cztery oczy i nie na piśmie, no ale zawsze. Cele zrealizował, pieniędzy nie dostał. Średnio przekonywały go tłumaczenia, że to przecież premia uznaniowa, czyli zależna od uznania. Sprawa skończyła się w sądzie. Tomasz Kowalski domagał się wypłacenia należnej mu premii, argumentując, że wcale nie była to premia uznaniowa, czyli nagroda, tylko tak zwana premia regulaminowa. Premia regulaminowa, czyli premia, którą dostaje się za spełnienie konkretnych warunków, na przykład za realizację budżetu. Sprawa pozornie prosta, przeszła przez dwie instancje i trafiła do Sądu Najwyższego. No i co takiego stwierdzono? Po pierwsze, że różnica między premią uznaniową, czyli nagrodą, a premią regulaminową polega na tym, że premia uznaniowa nie jest uzależniona od spełnienia przez pracownika konkretnych warunków, a jej przyznanie zależy od swobodnego uznania pracodawcy. Po drugie, że decydujące jest to, czy umowa o pracę albo regulamin wynagradzania przewidują z góry skonkretyzowane i podlegające weryfikacji przesłanki nabycia prawa do premii. Po trzecie, że jeżeli warunki przyznawania premii są określone w sposób na tyle konkretny, że mogą podlegać kontroli, to świadczenie ma charakter premii regulaminowej, a spełnienie tych warunków sprawia, że pracownik może się domagać wypłaty tej premii. A po czwarte, że o zakwalifikowaniu świadczenia jako premii regulaminowej lub premii uznaniowej nie przesądza wcale jego nazwa, lecz warunki jego nabycia. Jeśli z okoliczności wynika, że premia przysługuje w razie spełnienia przez pracownika określonych warunków, to należy je uznać za premię regulaminową, nawet w wypadku, gdy zostało ono nazwane nagrodą czy premią uznaniową. No dobrze, powiedzą sceptycy, ale przecież w regulaminie wynagradzania obowiązującym w spółce regulamin wynagradzania wcale nie przewidywał jasnych i weryfikowalnych kryteriów nabycia przez Kowalskiego prawa do premii. No tak, ale nie oznacza to automatycznie, że świadczenie dochodzone przez Tomasza Kowalskiego, a nazwane w regulaminie premią uznaniową, nie ma charakteru premii regulaminowej. Sąd Najwyższy podkreślił, że pracodawca nie może tworzyć systemu bodźców, a następnie, gdy pracownicy wypracują zakładany i pożądany efekt, uniknąć wykonania zobowiązań przyjętych w regulaminie. Zdaniem Sądu Najwyższego świadczenie przysługujące Tomaszowi Kowalskiemu miało charakter premii regulaminowej. Świadczy o tym fakt, że po pierwsze, prawo to zostało przewidziane w regulaminie wynagradzania. Co prawda jako premia uznaniowa, ale jego nazwa nie ma tutaj decydującego znaczenia. Po drugie,
U pracodawcy opracowano i stosowano precyzyjne zasady ustalenia funduszu premiowego. A także, po trzecie, co najistotniejsze, pracownikom były określane i przekazywane konkretne warunki, jakie muszą oni spełnić, aby móc otrzymać premię. Te warunki były co prawda przekazywane ustnie, ale zdaniem sądu to nie miało żadnego znaczenia. Sąd podkreślił, że pracodawca nie może pozostawiać sobie furtki w postaci zastrzeżenia, że przyznanie premii będzie jeszcze dodatkowo uzależnione od decyzji przełożonego. Stanowi to bowiem, zdaniem Sądu Najwyższego, próbę wprowadzenia pracownika w błąd i pozbawienia go świadczeń, na które pracował on przez cały rok, a które wynikały z wykonywania przez niego obowiązków, a nie jakichś nadzwyczajnych czynności. To samo można odnieść do kwestii sztucznego wpływania na wysokość premii poprzez arbitralne przesuwanie osiągnięć finansowych pomiędzy działami czy segmentami. Tomasz Kowalski otrzymał za tę premię i wszystko skończyło się dobrze dla pracownika. No, trochę gorzej dla pracodawcy. Co z tej historii wynika dla każdego z nas? Zarówno pracowników, jak i pracodawców? Po pierwsze, że nazywanie jakiegoś świadczenia premią uznaniową albo nagrodą o niczym nie świadczy. Jeżeli premię mamy dostać za spełnienie konkretnych warunków, na przykład zrealizowanie celów budżetowych czy ukończenie jakiegoś projektu, to premia ta będzie premią regulaminową, czyli pracownik może domagać się jej wypłaty. Po drugie, że kryteria, których spełnienie uprawnia pracowników do otrzymania premii, nie muszą być umieszczone na piśmie, w umowie czy w regulaminie wynagradzania. Takie ustalenia mogą być mailowe, ustne, czy nawet wynikające z przyjętego w zakładzie pracy zwyczaju. I w końcu, to, że pracodawca tworzy sobie dodatkową furtkę w postaci uzależnienia wypłaty premii od dodatkowej decyzji zarządu czy bezpośredniego przełożonego, niczego nie zmienia. Jeżeli premia jest uzależniona od spełnienia kryteriów, na przykład zrealizowania budżetu, to pracownik nabywa do niej prawo w momencie zrealizowania budżetu, a nie w momencie wydania decyzji przez zarząd. Dziękuję Państwu za obejrzenie materiału, zachęcam do pozostawienia łapki w górę oraz do dyskusji w komentarzach. Dajcie znać, jakie tematy z zakresu prawa pracy interesują Was najbardziej. Do zobaczenia.